Kiedy w 1939 roku Polska wchodziła na ścieżkę wojny z Niemcami, to Francja i Anglia deklarowały pomoc i chęć uderzenia na Niemcy, kiedy tylko III Rzesza zaatakuje Polskę. Były rozmowy między sztabami trzech alianckich armii, jak również podpisane porozumienia między sztabami armii. Ale marszałek Rydz-Śmigły i minister Józef Beck wiedzieli, że Wielka Brytania i Francja nie przyjdą Polsce z pomocą. W dzisiejszym materiale będziemy chcieli powiedzieć o relacji generała Stachewicza, szefa sztabu naczelnego dowództwa polskiego, odnośnie zobowiązań francuskich i angielskich, jak toczyły się negocjacje, jak również to, jak patrzył się na te zobowiązania marszałek Rydz-Śmigły. A skoro on miał wiadomości na ten temat, czy też wątpliwości, na pewno również minister spraw zagranicznych podobne wiadomości posiadał i podobne wnioski musiał wyciągać. Na wstępie chciałbym też zachęcić do wspierania kanału, co pomoże w jego rozwoju. Można to robić przez portal Patronite lub Buycafe, gdzie można wspierać kanał bez rejestracji jednorazowo. Linki są w opisie na dole pod filmem. Wsparcie można też okazywać przez YouTube. Bezpośrednio pod filmem są przyciski Wesprzyj i Podziękuj. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. W marcu, kwietniu i maju 1939 roku Polska dawała odpowiedź negatywną na żądania Hitlera. Ciekawe jest, że generał Stachiewicz pisał, że Polska była zdecydowana przeciwstawić się zbrojnej agresji niemieckiej i rząd polski w porozumieniu z generalnym inspektorem sił zbrojnych, czyli marszałkiem Rydzem Śmigłem, dawał takie odmowne odpowiedzi Hitlerowi, to Stachiewicz stwierdza, że Polska była gotowa wtedy przeciwstawić się Niemcom niezależnie od stanowiska sojuszniczej Francji. Skoro więc szef sztabu generał Stachiewicz stwierdza, że już w marcu 1939 roku takie decyzje zapadły, że niezależnie od stanowiska Francji Polska będzie walczyła z Hitlerem, to na czym później opierano całe przeświadczenie czy całą narrację, że Polska przegrała ze względu na niewykonanie zobowiązań sojuszniczych. Decydenci liczyli na wsparcie Francji czy też Anglii. Generał Stachiewicz jednak pisze później, że polscy rządzący, polscy dowódcy wojskowi najwyżsi liczyli, że jednak zajęcie Czechosłowacji i postawa Polski, którą zajmie w wypadku konfliktu z Niemcami wpłynie na zmianę biernego dotychczas stanowiska Zachodu. Liczono, że uda się wtedy doprowadzić do sprecyzowania warunków działania sojuszu z Francją oraz ustalenia sposobu i terminu czynnego wystąpienia Francji przeciwko Niemcom. Mimo tego, że sojusz polsko-francuski istniał prawie 20 lat, ponieważ on na początku lat 20. już został podpisany, to do tej pory nie można było osiągnąć sprecyzowanych terminów ustalenia tego, kiedy Francja ma atakować Niemcy. Już samo to dużo też mówi o nastawieniu Francji do ewentualnego działania przeciwko trzeciej rzeszy, gdyby Hitler uderzył na Polskę. Zobaczmy więc, jak wyglądały te umowy polsko-francuskie, które były podpisane między sztabami i w zasadzie tylko i wyłącznie między wojskiem te umowy i jakieś konkretne ustalenia zaczęły zapadać, ponieważ co ciekawe, umowy wojskowe, które zostały wtedy podpisane dopiero 3 września 1939 roku, zostały ratyfikowane przez rządy obu państw. A zatem jeszcze przed wojną, a nawet w pierwszych dniach wojny, nie było możliwości działania francuskiej, ponieważ te umowy nie były zatwierdzone przez rząd polski i rząd francuski. Musimy o tym pamiętać, jeśli chcemy omawiać też ten temat i te ustalenia, które były poczynione szczególnie w maju 1939 roku, kiedy to z ramienia i na polecenie marszałka Ryza Śmigłego, generał Kasprzycki, minister spraw wojskowych, razem z pułkownikiem Jakliczem, zastępcą szefa sztabu głównego do spraw operacyjnych i podpułkownikiem Karpińskim, zastępcą szefa sztabu lotniczego, udał się do Paryża. Wytyczne, które miał generał Kasprzycki, zostały mu udzielone przez marszałka Rydza Śmigłego. Były one oparte na tym, że główne uderzenia i większość sił niemieckich będzie zaangażowana przeciwko Polsce. Instrukcja, która wtedy była wydana przez Ryza Śmigłego brzmiała tak, że Polska miała prowadzić działania defensywne w ten sposób, żeby nieprzyjacielowi zadać jak największe straty, nie dopuszczając do rozbicia własnych wojsk przed rozpoczęciem działań sprzymierzonych i zyskać czas potrzebny dla Francji do rozpoczęcia ogólnej ofensywy na zachodzie. Przejście sił polskich do ofensywy nastąpi wtedy, gdy warunki na to pozwolą. W ramach tych wytycznych przekazanych przez marszałka śmigłego Rydza Polska miała dążyć do uzyskania od Francji zobowiązań do jak najszybszej pomocy od samego początku działań wojennych, głównie naciskano na pomoc lotniczą. Polska chciała wtedy też jak najwcześniejszego uderzenia wojsk francuskich i rozpoczęcia głównej ofensywy na Niemcy z terenu Francji, przeprowadzonego przez wojska francuskie lub francusko-brytyjskie. Chodziło też o uzyskanie pomocy finansowej i materiałowej w gotowym sprzęcie wojennym. Generał Gameleon, który był przewidziany na naczelnego wodza w czasie wojny ze strony francuskiej, prowadził te negocjacje. On dał zapewnienie, że Francja zrobi wszystko, żeby związać na froncie zachodnim jak najwięcej sił niemieckich. On wtedy powiedział, że ofensywy będą ułożone kolejno w czasie. Najpierw wcześniej miały być wykonane operacje częściowe pomiędzy liniami umocnionymi francuskimi i niemieckimi, a zanim nastąpił główna ofensywa mająca na celu przełamanie frontu niemieckiego na zachodzie, będzie musiała być umieszczona na stanowiskach silna artyleria. Ze strony polskiej wtedy padło pytanie, czy w takich warunkach główne siły będą mogły rozpocząć działania ofensywne przed 15 dniami. Generał Gamelin odpowiedział, że taki mniej więcej okres czasu należy na to przewidzieć. Ciekawe, że generał, który był też później przewidziany, ciekawe jest to, że inny generał, który był przewidziany na dowódcę frontu niemieckiego, czyli tego zachodniego ze strony francuskiej. Podawał wtedy dane o wartości linii Zygfryda i odnośnie artylerii, która jest potrzebna do natarcia na nią. On uważał, że ofensywa na tę linię w celu jej przełamania nie może być podjęta przed 17 dniem ze względu na czas potrzebny na przygotowania. Generał Gamelé oświadczył też, że nie będzie ze strony francuskiej dość środków na to, żeby tą linię, która miała być silnie trzymana przez wojska niemieckie, atakować wszędzie. Jeśli chodzi o działania lotnictwa francuskiego, to szef Sztabu Lotniczego Francji oświadczył, że lotnictwo może na początku wojny działać energicznie w celu odciążenia Polski. Przewiduje się dwa rozwiązania: działanie z terenu Francji na tyły niemieckie albo wysłanie na żądanie dowództwa polskiego i po wyrażeniu zgody obu rządów części lotnictwa francuskiego na przeciąg kilku dni na teren polski. 19 maja przez generałów Gamele i Kasprzyckiego został podpisany protokół końcowy, konwencja wojskowa i ustępy tego protokołu i zobowiązania ze strony francuskiej brzmiały następująco. W wypadku agresji niemieckiej przeciwko Polsce albo w wypadku zagrożenia jej żywotnych interesów w Gdańsku, które spowodowałoby działania zbrojne ze strony Polski, armia francuska rozpocznie automatycznie działania swych różnych sił zbrojnych w sposób następujący. Francja wykonuje natychmiast działania lotnicze według planu ustalonego z góry. Z chwilą, gdy część sił francuskich będzie gotowa około trzeciego dnia, czyli po pierwszym dniu ogólnej mobilizacji francuskiej, Francja roz rozpocznie kolejno działania ofensywne o ograniczonych celach. Z chwilą, gdy główny wysiłek niemiecki zaznacza się przeciwko Polsce, Francja rozpocznie działania ofensywne przeciwko Niemcom swoimi głównymi siłami, począwszy od 15 dnia po pierwszym dniu ogólnej mobilizacji francuskiej. W pierwszej fazie wojny Polska zaangażuje się całością swych sił w działaniu defensywne przeciwko Niemcom, przechodząc do działań ofensywnych, gdy warunki na to pozwolą, i w sposób przewidziany przez oba dowództwa. Warto zwrócić uwagę, że w tej konwencji wojskowej, która, przypominamy, nie została przed wojną podpisana, ratyfikowana przez rządy obu krajów, jest ten zapis o tym 15 dniu, tym słynnym 15 dniu ataku Francji na Niemcy. Natomiast tam pisało, że, i tak twierdził też Stachiewicz, że miało to nastąpić po pierwszym dniu ogólnej mobilizacji francuskiej. Ale nie było ustalone, kiedy ta mobilizacja francuska miała nastąpić. Nie ma tu takiego punktu, że na przykład pierwszy dzień mobilizacji francuskiej następuje wtedy, kiedy przykładowo polskie wojska rozpoczynają mobilizację masową, albo że pierwszy dzień mobilizacji to jest wtedy, kiedy następuje atak Niemiec na Polskę. Tak więc w zasadzie ten pierwszy dzień ogólnej mobilizacji francuskiej i później ten piętnasty dzień od rozpoczęcia ogólnej mobilizacji francuskiej w zasadzie mógł być różny. To tylko było w umysłach dowódców polskich, czy ewentualnie polityków, czy dopowiedziane, że na pewno ten pierwszy dzień mobilizacji francuskiej się rozpocznie na przykład w wypadku ataku Niemiec na Polskę, natomiast nie było to konkretnie zapisane. Więc na 100% też nawet w przypadku ratyfikacji takiego traktatu przed rozpoczęciem wojny nie było pewności, kiedy rozpocznie się mobilizacja, ponieważ nie było to konkretnie ustalone. Wydaje się, że takie rzeczy powinny być w takiej sprawie, jaką jest żywotność jakiegokolwiek państwa i dla ludzi, którzy się tym zajmowali zawodowo z punktu widzenia czy to politycznego, czy też wojskowego, ustalone konkretnie. Później, 27 maja w Paryżu została podpisana jeszcze umowa lotnicza. Ustalono w niej podział stref działania lotnictwa Francji i Polski i pomoc, jaką na żądanie władz polskich miało udzielić francuskie lotnictwo. Lotnictwo francuskie miało uderzyć w granicach swego zasięgu na Niemcy, żeby odciągnąć część lotnictwa niemieckiego z terenu Polski. Trzy dywizjony bombowe ciężkie miały przylecieć do Polski na kilka dni, żeby wziąć udział w walce wspólnej z lotnictwem Polski. Ale sam generał Stachiewicz dodaje, że wahania rządu francuskiego sprawiły, że umowa polityczna nie została, mimo takim przewidywaniom, podpisana w tym samym czasie co protokół wojskowy. W związku z tym generał Gamelej już po podpisaniu protokołu wojskowego wręczył generałowi Kasprzyckiemu list, w którym podkreślał, że protokół ten nabędzie charakteru umowy wojskowej po podpisaniu umowy politycznej, która jest obecnie w przygotowaniu. Przypominamy, że to był maj 1939 roku, co powinno raczej skłonić do myślenia dowodzących i wojskiem, ale również dowodzących politycznie krajem, Polską, że skoro zwlekają z podpisaniem takich umów, to znaczy, że nie będą chcieli pomóc albo po prostu za, nawet za, na taką pomoc będzie za późno. Rząd francuski zwlekał z podpisaniem tego protokołu w dziedzinie politycznej, ale stwierdził w oficjalnych pismach z końcem maja 1939 roku ważność swoich zobowiązań zawartych w deklaracji rządowej z 13 kwietnia i podkreślił, że ze strony francuskiej nie ma żadnych zastrzeżeń, żeby sprawę gdańska uważać za sprawę, która ma przesądzić również o udziale strony francuskiej w wojnie. A zatem jeśli chodzi o działania lądowe, to w wypadku głównego uderzenia na Polskę sił niemieckich można podzielić te działanie na dwie fazy. Pierwsza od trzeciego dnia mobilizacji francuskiej to była wstępna. Część sił francuskiej miała swoimi działaniami zaczepnymi na przedpolu niemieckiej linii obronnej przygotować siłom głównym warunki do uderzenia na nie, musiała zepchnąć ubezpieczenia niemieckie wysunięte przed tę pozycję i dojść do kontaktu z nią. W międzyczasie siły główne, łącznie z ciężką artylerią, byłyby podciągnięte na stanowiska wyjściowe do natarcia. W drugiej fazie od 15 dnia mobilizacji francuskiej miała być wykonana właściwa ofensywa sił głównych na linię Zygfryda w celu jej przełamania. Jeśli chodzi o działania lotnicze, to obejmowały te porozumienia uderzenia lotnictwa bombowego na Niemcy w chwili kryzysu bitwy w Polsce i przelot trzech dywizjonów bombowych na teren Polski. Jednak szef sztabu francuskiego utrzymywał w swoich pamiętnikach, że nie zobowiązywał się do ofensywy na linię Zygfryda, a termin 15 dnia mobilizacji ustalony w protokole konferencji polsko-francuskich nie tyczył się jak twierdzi właściwej ofensywy, a jedynie przygotowań do niej. Cytował w swojej książce w swoich wspomnieniach różne ustępy z protokołu tak je zestawiał, żeby stworzyć wrażenie, że to tylko jego zastępca nieostrożnie zaangażował się za daleko, mówiąc o ataku na linię Zygfryda. I podobnie jak szef sztabu lotniczego, też Gamele tam uważa, że on zbyt pochopnie, zbyt szybko oświadczył, że lotnictwo francuskie może na początku wojny działać energicznie w celu odciążenia Polski. Szef francuskiego sztabu nie napisał tam wtedy o punkcie protokołu, w którym jest jego własne oświadczenie, że wcześniej zostaną wykonane operacje częściowe pomiędzy liniami obronnymi francuskimi i niemieckimi, a przed usiłowaniem przełamania frontu niemieckiego będzie musiała być umieszczona na stanowiskach silna artyleria, na co trzeba przewidzieć okres czasu do 15 dnia mobilizacji. Po tym oświadczeniu generał Gamele, szef sztabu francuskiego, podpisał protokół końcowy, w którym zobowiązał się do rozpoczęcia ofensywy głównej na zachodzie od 15 dnia mobilizacji. Tak też rozumował generał Stachiewicz, że jest to jasne, że chodziło o ofensywę główną, która, zresztą tak jak wcześniej sam on, czyli generał Gamele napisał, miała na celu przełamanie frontu niemieckiego. Generał Stachiewicz też zwracał uwagę, że generał Gamele w drugim tomie swych pamiętników dużo sił wkłada w udowodnienie, że wcale nie myślał o ofensywie na linię Zygfryda. Natomiast w trzecim tomie zajmuje już inne stanowisko i twierdził, że wojsko francuskie było w stanie przełamać tę linię i że mógł rozpocząć to działanie po 20 września, a nie przeprowadził go tylko dlatego, że opór polski w międzyczasie został złamany i że Sowiety wkroczyły do Polski. W ogóle różnice między pierwszym, drugim czy trzecim tomem są bardzo ważne tych wspomnień francuskiego generała, ponieważ na początku w tych dwóch pierwszych tomach on chce udowodnić, że był bardzo ostrożny w tych zobowiązaniach, że nie podejmował się przeprowadzenia ofensywy na większą skalę, czy nie planował. Twierdzi nawet w pierwszym tomie, że był zdania, że ofensywa francuska nie mogła nastąpić wcześniej jak w 1941 roku lub nawet 1942. No ale mimo tego w maju 1939 zobowiązał się jednak do ofensywy głównymi siłami od 15 dnia mobilizacji. Warto jednak zauważyć, że dwa pierwsze tomy, które były wydane w 1946 roku, były obroną przed zarzutami, które były stawiane mu głównie w procesie w RIOM, że lekkomyślnie zobowiązał się do działań, których nie mógł wykonać. Jednak trzeci tom, kiedy pisał już ten francuski generał, to on wtedy znał już zeznania generałów niemieckich z procesu norymberskiego. A generałowie niemieccy na tym procesie twierdzili, że Francja nie wykorzystała we wrześniu 1939 roku bardzo korzystnej i bardzo dobrej sytuacji, w której Niemcy nie wytrzymaliby uderzenia francuskiego, mając na zachodzie jedynie minimalne siły. Być może dlatego wtedy powstały zarzuty dla generała Gamele inne, że mógł jednak tę ofensywę przeprowadzić i czemu tego nie zrobił, dlatego w tym trzecim tomie odpiera inne zarzuty stojące w sprzeczności z tymi wcześniejszymi, które odpierał z pierwszego i drugiego tomu. Przejdźmy teraz do umowy polsko-brytyjskich. Możliwości pomocy zbrojnej, która mogła dać Wielka Brytania były bardzo ograniczone. Nieliczne tylko siły miały być użyte razem z francuskimi na zachodzie. Wielka Brytania miała wysłać 5 dywizji piechoty i jedną dywizję pancerną, a później miało być zorganizowane w ciągu czterech miesięcy 10 dywizji piechoty, po 9 do 10 miesiącach 16 dywizji. Jeśli chodzi o marynarkę wojenną, to jej przedstawiciel oświadczył, że z braku baz na Bałtyku Wielka Brytania nie może tam angażować jakichkolwiek najmniejszych nawet sił morskich lotnictwo miało działać z terenu Wielkiej Brytanii. Pięć eskadr bombowych wspólnie z lotnictwem francuskim z baz na terenie Francji. Delegacja brytyjska na rozmowach z delegacją polską oświadczała, że lotnictwo bombowe może działać natychmiast i że może bombardować obiekty nieprzyjaciela, a w razie bombardowania przez Niemców obiektów cywilnych, w Polsce też będzie bombardować takie same obiekty w Niemczech. Bombardowania miały być przeprowadzone nawet wtedy, gdyby Niemcy nie atakowali terytorium brytyjskiego. Chodziło tutaj o to, żeby to Niemcy byli pierwszą stroną, która zaatakuje cywilne obiekty i spowoduje śmierć cywilów. Wtedy to stwierdzała delegacja brytyjska wojskowa, że oni będą mieli rozwiązane ręce i mogą bombardować obiekty cywilne w Niemczech. Porozumienie może nastąpić nawet w drodze telegraficznej ze stroną polską w tej sprawie. Jednak ciekawe jest w tym, że delegacja brytyjska kładła bardzo silny nacisk na ograniczenie bombardowań wyłącznie najpierw do obiektów ściśle wojskowych i rząd brytyjski bardzo przywiązywał do tego szczególną uwagę. Nawet posuwali się Brytyjczycy do tego, że do obiektów wojskowych zaliczali jedynie wojskowe lotniska i bazy lotnicze oraz oddziały wojsk na ziemi czyli węzły komunikacyjne, linie komunikacyjne, przemysł wojenny tego nie chcieli bombardować. Ewentualnie miało być to odpowiedź na bombardowania takich obiektów przez Niemców w Polsce. W lipcu 1939 roku do Polski przyjeżdża generał Ironside. On podkreśla, że przede wszystkim lotnictwo brytyjskie zaatakuje Niemcy. Do Polski miała być przysłana misja oficerów lotnictwa dla szczegółowego ustalenia technicznej strony współpracy obu lotnictw. Brytyjskie dowództwo lotnicze chciało przysłać do Polski też bomby, amunicję dla swoich samolotów, które lądowałyby w Polsce. Taka misja oficerów lotnictwa brytyjskiego do 1 września nigdy nie przyjechała. Mimo tych wszystkich umów, zapewnień, to dalej nie ma podpisanej umowy między rządami obu państw. Ciekawe, że generał Stachiewicz wspomina o postawie marszałka Rydza Śmigłego i jego ocenie postawy Francji. Generalny inspektor do samego wybuchu wojny miał obawy co do politycznego stanowiska Francji. Obawiał się tego, że władze francuskie mogą z różnych względów wahać w wykonaniu zobowiązań sojuszniczych, mogą odwlekać też wypowiedzenie wojny Niemcom. Ryc Śmigły zdawał sobie też sprawę, że może tutaj na stanowisko Francji wpłynąć bardzo stanowisko Wielkiej Brytanii i że to stanowisko Wielkiej Brytanii i jej zaangażowanie będzie miało decydujące znaczenie. Jednak odwlekanie przez Anglię i Francję podpisania umów politycznych, ratyfikowania umów wojskowych, które wcześniej były przez sztaby uzgodnione, podtrzymywało obawy Rydza-Śmigłego. Co ciekawe, Rys Śmigły brał też pod uwagę to, że do niego docierały ostrzeżenia i sugestie francuskie i angielskie, żeby w okresie poprzedzającym wojnę uniknąć wszystkiego, co przez propagandę niemiecką mogłoby być przedstawiane jako prowokacja, stworzyć nieprzychylne nastroje dla Polski na Zachodzie, Rycerz Śmigły bał się, że gdy zlekceważy te ostrzeżenia, to mogą one posłużyć jako usprawiedliwienie niepomyślnych dla Polski posunięć Francji i Anglii. Stachiewicz jednak twierdzi, że gdyby polityczne umowy zostały jednak podpisane, no to rycerz Śmigły wtedy nie miał wątpliwości, że zostaną one wykonane. Jak wiemy, działania lotnicze w zasadzie się nie odbyły. Natomiast umowa polityczna została ratyfikowana, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, między Polską a Francją na początku września i kiedy została podpisana, to według generała Bonetta weszła w życie tego samego dnia. Oczywiście i tak nie storczyło czasu do tej mobilizacji, jeśli miałaby być od 15 dnia, ponieważ wcześniej i tak do Polski weszły Sowiety, a polskie wojska były w dużej części już po przegranych bitwach i by musiały się na nowo organizować, co byłoby niezmiernie trudne, nawet gdyby Sowieci nie weszli. A więc w taki sposób wyglądała sytuacja przed rozpoczęciem działań wojennych 1 września widać więc wyraźnie, że Rydz-Śmigły miał świadomość tego, że prawdopodobnie Francuzi i Anglicy nie wykonają zobowiązań, ponieważ 1 września nie były podpisane żadnego rodzaju umowy polityczne, które mogłyby świadczyć o tym, że jakakolwiek pomoc nadejdzie, a podpisywanie umowy już w trakcie wojny, kiedy atak następuje bardzo szybko, czego też świadomość miał Rydz-Śmigły i Francuzi, czy Wielka Brytania, że przewaga zmotoryzowania jest ogromna, jeśli chodzi o wojska niemieckie, no to już można było powiedzieć, że było o wiele, o wiele za późno, żeby jakiekolwiek wtedy umowy mogły zadziałać, co zresztą było widać w postawie chociażby dowódców wojskowych francuskich. Nawet lotnictwo nie chciało zbytnio ruszać się do tego, żeby pomagać polskim wojskom w działaniach wojennych. Ale może już o samym pomaganiu, a może raczej nie pomaganiu polskim wojskom, już po wybuchu wojny powiemy w kolejnym materiale. Zachęcam do komentowania tego odcinka. Jak zwykle, proszę o komentarze kulturalne, bez przekleństw. Bardzo dziękuję za subskrybowanie kanału. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania, do udostępniania, lajkowania. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.